Drodzy i szanowni księża biskupi, drodzy kapłani, drodzy rodzice naszych diakonów, najbliżsi, przyjaciele i drodzy wy, Karolu i Lucjanie, którzy dzisiaj, za chwilę przyjmiecie święcenia kapłańskie, święcenia prezbiteratu. Spotykamy się w naszej katedrze w ważnym dla całego Kościoła momencie, w ważnej chwili, Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego. Cały Kościół rozpoczyna świętowanie wielkiej uroczystości. Cały Kościół wspomina, jak Duch Święty przyszedł na apostołów, jak ich głęboko dotknął, przemienił i uzdolnił, aby byli głosicielami Ewangelii po krańce świata. Wspominamy, jak zapowiedzi Jezusa, także ta, którą dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, zaczęły się wypełniać. Wspominamy tamto wydarzenie, ale też głęboko wierzymy, że Duch Święty, którego Jezus obiecał swojej wspólnocie uczniów, że Duch Święty także dzisiaj prowadzi Kościół, że jest obecny w Kościele. Wyznajemy, że wszystko, co dzieje się w Kościele, co prowadzi do rozwoju Królestwa, jest Jego dziełem. Niech ta wiara w obecnego i działającego Ducha mocno nam towarzyszy, ale też widząc naszą słabość, wołajmy, aby Duch Święty mocno dotykał nas, abyśmy umieli rozpoznać Jezusa obecnego, także Jezusa obecnego, przychodzącego do nas w sakramentach świętych. Dzisiaj, gdy w naszej katedrze uczestniczymy w święceniach kapłańskich naszych dwóch diakonów, to też chcemy wyznawać wiarę w Ducha Świętego, który był u początku ich życia, który dotknął naszych kandydatów głęboko w sakramencie Chrztu Świętego. Nie tylko dotknął, ale ich wtedy przemienił. Przecież każdy ochrzczony staje się Bożym dzieckiem, szczególnie ukochanym dzieckiem. Tą głęboką przemianę podejmujemy potem przez nasze życie. Chcemy żyć w godności Bożych dzieci. Możemy tę godność podjąć dzięki temu, że Duch Święty nam towarzyszy. Duch Święty dotknął serca naszych braci, aby mogli odkryć wezwanie Jezusa, powołanie do kapłaństwa. Odkryli to powołanie. Zdeklarowali się, że chcą iść tą drogą. Szli i wierzymy, że w tej drodze przygotowania do święceń, podjęcia powołania, Duch Święty także im towarzyszył. I dzisiaj ci nasi bracia przyszli do katedry, aby powiedzieć wspólnocie Kościoła, którą tworzymy w diecezji kaliskiej, że są gotowi do podjęcia misji kapłańskiej w stopniu prezbiteratu. I wierzymy, że to wszystko, co się z nimi będzie się działo za chwilę, w czasie sakramentu święceń, to jest dzieło Ducha Świętego. I dlatego chciałbym zaprosić wszystkich tu obecnych, szczególnie was, drodzy diakoni, przeżyjmy ten czas z wiarą. Pan Bóg przychodzi, Duch Święty przychodzi dzisiaj do was, aby was głęboko naznaczyć, aby dotknąć was swoją łaską, poruszyć wasze serca, przemienić wasze serca,
i uzdolnić, abyście umieli podjąć tę godność, którą dzisiaj otrzymacie. O tajemnicy, którą przeżywamy, szczególnie którą będą przeżywać nasi bracia, kandydaci do święceń, bardzo ją trafnie wyjaśnia prefacja mszy krzyżma. Modlimy się w tej prefacji. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami, poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci. Starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Sakrament święceń kapłańskich i działanie Ducha Świętego w nim to głęboka przemiana człowieka. Nasi bracia będą nie tylko uzdolnieni do tego, żeby podjąć tę misję, żeby wykonywać jakieś czynności. Nade wszystko będą dotknięci i przemienieni, aby mogli działać w imieniu Jezusa. W katechizmie czytamy: na mocy daru Ducha Świętego, udzielonego w sakramencie święceń i przez nałożenie rąk biskupa, prezbiter ma misję i władzę, prawo i zdolność działania w wymiarze publicznym w osobie Chrystusa jako głowy, in persona Christi Capitis, poprzez udział w misji wspólnoty Kościoła. A w ważnym dokumencie dla nas wszystkich kapłanów, Pastores Labovobis, Jan Paweł II napisał: prezbiter jest namaszczony przez Ducha Świętego, nosi w sobie nieusuwalny znak, jego znak, sakramentalny charakter. Dzisiaj nasi bracia zostaną jakby opieczętowani na zawsze. Łaska, którą otrzymają, wyciśnie na nich niezatarte znamie. Papież tłumaczy: może cieszyć się, dotknięty tą łaską, może cieszyć się obietnicą, że pocieszyciel pozostanie z nim na zawsze, że zawsze go poprowadzi jako duch prawdy i wszystkiego uczyć, przypominając i ubecniając to, co Chrystus przekazał apostołom. To jest niezwykłe, drodzy bracia. Zostaniecie dzisiaj przemienieni, złączeni z Chrystusem jeszcze mocniej. Ta konsekracja, która dokonała się na chrzcie, zostanie bardzo pogłębiona, abyście mogli w imieniu Chrystusa podejmować czynności sakramentalne, aby Chrystus mógł przez was działać, aby mógł przychodzić, aby mógł prowadzić Kościół. To niezwykła godność. Cenicie to sobie, bracia. Dziękujcie za tę wielką godność. Zostaniecie dzisiaj konsekrowani, aby podjąć misję. Zostaniecie opieczętowani. Ale też Chrystus obiecuje, że nie zostawi was w tym wszystkim, co przed wami, że będzie wam towarzyszył, że będzie posyłał swojego Ducha.
prezbiter może cieszyć się obietnicą, że pocieszyciel pozostanie z nim na zawsze. Drodzy bracia, to są ważne słowa. Proszę, nie zapomnijcie nigdy o nich. Duch Święty dzisiaj was przemienia, aby Chrystus mógł wam, was posłać. Ale Duch Święty chce wam towarzyszyć. Pamiętajcie o tym, że nigdy i nigdy nie jesteście sami. I że jesteście uzdolnieni do podejmowania czynności w imieniu Chrystusa, ale także Duch Święty będzie was umacniał, żebyście tę zdolność mogli podejmować. Papież pisze, nakłada to na prezbitera zadanie nieustannego wzywania parakleta, trwania na modlitwie z prośbą o jego światło i moc, by naśladować Chrystusa i prowadzić mu powierzoną wspólnotę w trosce o jej jedność. Nieustannego wzywania parakleta. Kapłan musi być mocno świadomy swojej słabości, swoich ograniczeń, swojej niedoskonałości wobec Bożego wezwania. Ale ta świadomość własnych ograniczeń ma go otwierać na ducha, ma go pobudzać, żeby jeszcze bardziej wołał. Bracia, bądźcie pokorni wobec siebie, wobec swoich ograniczeń. Nie musicie udawać kogoś, kim nie jesteście. Żyjcie w prawdzie wobec siebie, Pana Boga i Kościoła. Duch Święty chce przez was działać. Nie musicie udawać, że wszystko potraficie. To Duch Święty ma działać przez was. Stwórzcie przestrzeń w swoim sercu i w swoim życiu do działania Ducha. Bądźcie, proszę, pokorni. I pokornie wołajcie. Jesteście dzisiaj naznaczeni, uzdolnieni i posłani. W innym miejscu papież pisał, bez Ducha Świętego posługa kapłańska staje się bezowocna. Przez sakramentalny charakter oraz utożsamiając swoją intencję z intencją Kościoła, kapłan pozostaje zawsze w komunii z Duchem Świętym, w celebracji liturgii, przede wszystkim Eucharystii i innych sakramentów. To wielkie obdarowanie, złączenie waszego życia z Chrystusem w mocy Ducha jest wielką godnością. I jest wielkim zadaniem. Duch Święty, który dzisiaj do was przychodzi, łączy was, wasze życie, wasze serce, wszystko, łączy z Chrystusem, w którego imieniu macie działać, i łączy ze wspólnotą Kościoła, z mistycznym ciałem Chrystusa, który razem tworzymy, łączy w szczególny sposób z Kościołem, który tutaj tworzymy w diecezji kaliskiej. Każdy prezbiter jest inkardynowany do konkretnej wspólnoty. Wy, drodzy bracia, zgłosiliście otwartość służby w Kościele kaliskim. Już w nim jesteście od chrztu, a potem mocniej jeszcze od waszego diakonatu i teraz jakby krok dalej w łączeniu się z tą wspólnotą. Jesteście, bracia, dzisiaj z tą wspólnotą związani jeszcze głębiej. Niech ta wspólnota Kościoła Kaliskiego będzie dla was
domem. Jako biskup tej diecezji chcę powiedzieć, że jesteście w tej wspólnocie mile widziani. I jesteście dla tej wspólnoty ważni. I bardzo cieszymy się, my, którzy tworzymy prezbiterium, duchowieństwo tej diecezji, że chcecie z nami pracować i chcecie z nami dla tej diecezji żyć. Drodzy bracia kapłani, drodzy księża biskupi, kapłani, którzy razem tworzymy duchowieństwo diecezji kaliskiej, proszę, przyjmijmy tych naszych braci Karola i Lucjana z otwartym sercem i zadbajmy, żeby w naszym gronie poczuli się przyjęci i podjęci, żeby między nami znaleźli swoją rodzinę. Dbajmy, proszę, o to. Sakrament święceń łączy się z wielkim darem, który człowiek otrzymuje od Boga w mocy Ducha, ale to też wielkie wezwanie, dar i zadanie. I chciałbym, drodzy bracia, Karolu i Lucjanie, żebyście to zadanie dobrze podjęli. Papież pisze, dzięki konsekracji przez sakrament święceń dokonanej przez Ducha, życie duchowe kapłana zostaje naznaczone, ukształtowane i określone przez postawy i wzory postępowania znamionujące Jezusa Chrystusa, głowę i pasterza Kościoła, które objawiają się w Jego pasterskiej miłości. Pasterska miłość jest tym przymiotem, dzięki któremu naśladujemy Chrystusa w Jego darze z siebie i w Jego służbie. Zostaniecie, bracia, posłani do pracy w naszej diecezji. Podejmijcie to zadanie z gorliwością. Nade wszystko pokochajcie tych, do których będziecie posłani. Bądźcie dobrymi pasterzami, oddanymi Kościołowi, oddanymi tym wspólnotom parafialnym, wśród których będziecie pracować. Ale miłość pasterska to nie tylko zaangażowanie w jakieś dzieła, chociaż dzieła są ważne. To jest styl życia. I chciałbym prosić, żebyście żyli miłością pasterską 24 godziny na dobę. Kochajcie wszystkich, nie tylko kiedyś, w jakichś momentach ważnych, zawsze. To ma być sposób waszego życia. Papież Jan Paweł II w jednym ze swoich wystąpień mówił, że nie tylko nasze czyny, ale nasz dar z siebie jest tym, co okazuje miłość Chrystusa do Jego owczarni. Miłość pasterska określa nasz sposób myślenia i działania, nasz sposób odnoszenia się do ludzi i jest dla nas miłością szczególnie wymagającą. Otrzymujecie wielki dar. I to jest wymagający dar. Módlmy się dzisiaj, drodzy uczestnicy tej liturgii, aby ci nasi bracia byli dobrymi pasterzami i by miłość pasterska przenikała głęboko ich życie i to, co będą robić. Ta miłość to jest nade wszystko duch służby. Święty Augustyn pisał, kto jest głową ludu,
musi przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że jest on sługą wielu. I niech nie gardzi rolą sługi. Powtarzam, niech nie gardzi rolą sługi wielu, ponieważ nie wzbogacił stanem się naszym sług Pan nad Pannami. Patrzmy na Jezusa, który jest sługą. Uczcie się, bracia, pokornej służby. Nie przyjmuje się święceń, żeby coś zyskać. Przyjmuje się święcenia po to, żeby siebie dać. Ufam, zaświadczył o tym ksiądz rektor, ufam, że jesteście gotowi do takiego daru. W tym roku dla nas wszystkich wzorem takiej służby jest święty Józef. Patrzymy na niego, szczególnie tutaj w naszej diecezji, gdzie święty Józef tak mocno nam towarzyszy. Paweł VI napisał o nim tak. Święty Józef uczynił ze swojego życia służbę. Złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swojego życia, ze swej pracy. Przekształcił swoje ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swojego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi wzrastającemu w jego domu. Bracia, proszę, niech wasze życie będzie taką służbą. I w tej służbie szukajcie szczęścia. Bardzo pragniemy chyba wszyscy tu zebrani, abyście byli szczęśliwi. Nie szukajcie szczęścia poza kapłaństwem, ale w kapłaństwie służebnym. Szukajcie szczęścia, tak jak święty Józef, w logice ofiary z siebie. Papież Franciszek napisał, szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełniania własnej pustki. Odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem. Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Idźcie tą drogą. Drodzy uczestnicy tej liturgii, jesteśmy dzisiaj razem z naszymi diakonami. Towarzyszymy im w tak ważnych dla nich chwilach. Proszę, bądźmy z nimi dalej. Oni potrzebują naszej obecności, życzliwości, ale także naszej modlitwy. Pamiętajmy o nich przed Bogiem. Wołajmy, aby Duch Święty prowadził ich, aby to, co dzisiaj się stanie z nimi, wydawało piękny owoc w ich codziennym oddaniu Kościołowi. Drodzy bracia, Lucjanie i Karolu, jeśli jesteście gotowi, aby poddać się tej przemieniającej obecności Ducha Świętego
i żyć według tego daru na co dzień, to zapraszam Was do dalszych czynności liturgicznych.